Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Jan Krzysztof Duda wraca do szachów klasycznych. Będziemy go obserwowali przez najbliższe dni na turnieju w Rumunii. Turniej bardzo silny, gra w nim m.in. aktualny mistrz świata Dean Clearen oraz jego sekundant Rapport Richard. W tej partii, którą przedstawię, Janek tutaj mierzył się z Anishem Giri. Jest to na pewno ważny turniej dla Janka po tak długiej przerwie i mam nadzieję, że tutaj dobrze mu pójdzie i trzymam kciuki. Turniej jest również obsadzony fantastycznymi nagrodami finansowymi. Za pierwsze miejsce w tych zawodach jest 100 tysięcy dolarów, a za ostatnie, czyli dziesiąte, bo gra 10 osób, jest nieco ponad 10 tysięcy dolców. Moi drodzy, fajne pieniądze, szachiści powinni dobrze zarabiać, tak uważam, szczególnie na tym najwyższym poziomie, gdzie jest totalne zawodostwo. Trzymam kciuki tutaj za naszego Polaka. Przejdę już do analizy partii. Janek rozpoczął ruchem d4, tutaj przeciwnik odpowiedział d5, c4, bicie na c4, no właśnie, przyjęty gambit hetmański, na co nasz tutaj zawodnik odpowiedział ruchem e4. Janek jest na pewno dobrze przygotowany debiutowo, ale uwaga, Anish Giri również jest niezłym specjalistą od debiutów i posunięcie e5. Jest to ruch bardzo często spotykany, jest to dobre posunięcie, które walczy od razu od centrum i to jest bardzo ważna kwestia. Każde bicie tutaj pionka spowoduje, że nastąpi wymiana hetmanów i czarne nie będą miały kompletnie żadnych problemów po debiucie. Wierzcie mi, co mówię, bić tego pionka po prostu nie wolno, trzeba podejść do tematu inaczej. Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój, dlatego też skoczek f3. Goniec b4 nastąpiło z szachem, na co tutaj Janek odpowiedział skoczek c3. Zobaczcie, że tak teoretycznie białe grają proste szachy. Jest centrum, są wyprowadzone skoczki, a co się dookoła tego tutaj dzieje, no to już jest inna kwestia. Aczkolwiek troszkę żartuję, to trzeba bardzo uważać. W tej sytuacji czarne również stawiają na rozwój i wyprowadzają skoczka na f6, na co nasz tutaj arcymistrz odpowiedział skoczek bije na e5. Oczywiście tutaj po wybiciu pionka na d4, skoczek odbija na d4 i pozycje są jak najbardziej normalne. Potem spróbujemy odbić pionka i grać normalnie, rozwojowo, jak to w szachach bywa. Po skoczku f6 i po biciu na e5 nastąpiło B5. Pozycja już po 6 ruchach jest na tyle skomplikowana, że jak ktoś nie jest obeznany tutaj w debiucie i w teorii, może mieć spore problemy. I tutaj przeanalizujmy sobie jedną kwestię. Co by się stało, jak skoczek zbiłby pionka na E4, bazując właśnie tutaj na tym związaniu? Moi drodzy, otóż w tej sytuacji chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby zbicie gońcem pionka, dlatego że wyprowadzamy sobie kolejną figurę i atakujemy przy okazji na F7, nie patrząc tak naprawdę na zbicie na C3. To oczywiście bicie na C3 jakieś groźne nie jest, dlatego że jest bicie na F7, dużo taktyki się pojawia, jest król F8, no i po biciu tutaj i goniec bije na C3, jest król F1. Nie wiem, czy tutaj wam coś przypomina ta pozycja. Otóż jest to taki schemat z partii włoskiej. Grozi niebezpieczne posunięcie goniec A3. Z partii włoskiej, kiedy grał Greco w dawnych czasach. Piękna, znana partia. Ale wróćmy do tematu. Tutaj po skoczek na E4 można by było zrobić roszadę i białe również mogłyby zrobić roszadę. Jeżeli skoczek wybija na C3, to odbijamy. Goniec odbija. I bardzo ciekawa taktyka tu by się pojawiła. Tutaj oczywiście na pewno Janek był przygotowany, goniec F7. I co ciekawe, po wybiciu na F7 jest hetman B3. No i za bardzo też nie można wziąć tego gońca, dlatego że tu będzie za chwilę bicie i są niebezpieczeństwa totalne. Więc po hetman E8 i po wybiciu białe mogłyby mieć jakość więcej i obiektywnie lepszą pozycję. Oczywiście sporo mogłoby się zadziać. W tej sytuacji po biciu, w tej sytuacji przed roszadą czarnymi, mógłby nastąpić ruch skoczek D6. No i jest to posunięcie takie, wydaje się, bardzo solidne, bo i tutaj bronimy, i tutaj atakujemy, więc w tej sytuacji po hetman na przykład A4, co się narzuca, bo chcemy wziąć gońca z szachem, skoczek na C6 i roszada. Uciekamy oczywiście tutaj od związań, tutaj również jest związanie, tu również jest związanie. Może to wydawać się dosyć skomplikowane, ale tak naprawdę nie jest. Zwróćmy uwagę, że jak skoczek by tutaj zbił na C4, to my odbijamy na C6, żeby potem odbić tu. To jest kwestia po prostu policzenia, myślę, że nie aż tak skomplikowanej taktyki. Przejdźmy
do partii. Nastąpiło B5. W tym momencie Janek gra spokojne F3, zabezpiecza sobie centrum, roszada ze strony Giriego i goniec E3, bardzo narzucający się zdrowy ruch. C5 ze strony czarnych. Zobaczcie, co się dzieje. Jedna i druga strona próbują grać mega aktywnie. Ja to bardzo podkreślam. Zawodnicy na tym poziomie, ale też nie na tym poziomie, nawet na niższym arcymistrzowskim i niższym, starają się grać bardzo aktywnie. Szachy dzisiejsze się bardzo zmieniły, one są bardzo aktywne, bardzo dynamiczne i trzeba nadążać za tym trendem. Tutaj chodzi o to, że jak na przykład byśmy czarnymi grali jakieś takie statyczne ruchy typu, nie wiem, goniec E6, może goniec B7, to w pewnym momencie na przykład białe mogłyby przechwycić sporą inicjatywę i odwrotnie. Więc taki ruch na przykład w dzisiejszych czasach mnie nie dziwi, ale ktoś pomyśli, no ale jak? Przecież bije pionka za darmo i o co chodzi? No nie do końca tak jest, dlatego że już pokazuję. Hetman E7, schodzę ze związania, znaczy schodzę z wybicia hetmanów i w tym momencie na przykład po hetman D6, jak chcę odbronić pionka, tak strzelam, bo tu mogą być inne warianty, po wybiciu goniec wybija i pozycja jest równa, co czarnym bardzo odpowiada oczywiście, więc dużo może się dziać na szachownicy grając bardzo aktywnie. Co robi Janek? Zobaczcie, A4, gra również aktywny ruch, przede wszystkim tutaj chodzi o to, żeby rozbić te pionki na skrzydle. Po wybiciu na D4, hetman wybił na D4, Giri nie chciał wymienić hetmanów, gra hetman E7 bardzo ambitnie, dlatego że, też ambitnie, ale i dobrze, dlatego że ten hetman na D4, on się nie czuje tutaj zbyt dobrze, bo za chwilę może być zaatakowane i mogą być problemy, więc Janek wybija pionka. Znowu zobaczcie, że czarne oddają pionka i próbują aktywności tutaj ze strony właśnie teraz wieży na D8. Hetman zbił pionka, można by powiedzieć, no to Janek ma dwa piony więcej, jest świetnie, ale za cenę niedorozwoju figur, bo teraz czarne tak troszeczkę przechwytują inicjatywę. Oczywiście silnik mówi tutaj, że białe mają ciut lepiej, ale to ze względu pewnie na pionki, ale jak grają ludzie, wierzcie mi, że można tutaj spanikować. Hetman oczywiście ucieka na E2. Problem białych teraz polega na tym, że ten goniec nie jest wyprowadzony, bo jeżeli białe by skończyły, zrobiły roszadę i skończyły rozwój, sprawa byłaby bardzo prosta i oczywista. W tej sytuacji hetman zagrywa na C7. Bardzo ładne posunięcie, dlatego że atakowany jest skoczek. Tutaj Janek zagrywa B6. Bardzo ciekawy ruch. Zobaczcie, że jest oddanie figury. Zaraz do niego wrócimy i sprawdźmy teraz alternatywy, bo celem białych jest oczywiście wyprowadzenie gońca, więc jak to zrobić? Można byłoby zagrać skoczkiem na C4. Każda to teraz tutaj wymiana to jest korzystna białymi jak najbardziej przy dwóch pionkach więcej. Po skoczku na D7 tutaj białe mogłyby zagrać wieża A6. Dlaczego wieża A6? Dlatego, żeby wejść na C6, obronić skoczka, zejść hetmanem, zagrać gońcem i zrobić roszadę. Długa droga, ale możliwa. Na przykład po skoczku B6, no to oczywiście wymiana i sobie gramy dalej w szachy, ale jakby zagrał na przykład skoczek C5, no to wieża C6, hetman E7, hetman C2. I tak dalej. Pozycja jest względnie równa, tutaj jeszcze trzeba uważać na wieżę, goniec D7. No bardzo skomplikowana pozycja mogłaby być na szachownicy i to jest to, co lubimy w szachach. Janek czuje się na pewno w tym dobrze. Zagrał Janek B6. Zobaczcie, co się dzieje. Bicie na C3. Bicie na C3. Hetman odbił. Tutaj jakbyśmy odbili skoczka, to jest posunięcie B7. I w tym momencie są po prostu problemy, bo jeżeli jest takie zagranie i król odejdzie, to skoczek D7, wybijamy, bierzemy hetmana, oczywiście wieża wybija, ale zostaje nam ta wieża, więc przewaga materialna po stronie białych, więc trzeba odpowiednią kolejność zachować. Giri to robi, jest bicie na C3, jest król F2, jest bicie wieży, jest B7. No właśnie, pełno zabiegów kosmetycznych na szachownicy, ale dzięki temu oczywiście białe odzyskują figurkę, jest odbicie, w pionach jest porówno i teraz trzeba rozwiązać problem właśnie z tym gońcem, więc skoczek wybił na D7, hetman A6. Ta pozycja jest bardzo bezpieczna białymi, nie jest absolutnie groźna, nawet jeżeli tutaj nastąpi szach na B2, to też król ucieka sobie na G3 albo goniec nawet na E2 i to też wszystko działa. Hetman zagrał jednak na B1, wieża G1, żeby król bronił wieży, żeby uciec gońcem. Hetman wrócił na B8 z atakiem na pionkę. I co robią białe? Oczywiście Janek mógłby zagrać H3,
Jak najbardziej. Ja przyznam się szczerze, bym taki ruch wykonał. Nie chciałbym tracić tego pionka, ale Janek postanowił zagrać goniec B5, przeliczył sobie wariant. Tylko że to tak naprawdę finalnie może nic nie dawać, ale faktycznie mogą być pułapki. Hetman zbił na H2 i po wybiciu skoczka, co jest konkretem w pozycji, nastąpił ruch Hetman B7, czyli atak na dwie figury. Wieża D8, bronić trzeba, goniec G5 i teraz zwróćmy uwagę, jakby nastąpiło F6, to można zagrać wieża D1 i tutaj po prostu próbować grać na końcówkę hetmańską, aczkolwiek to się pewnie by skończyło remisem. Tutaj w tej sytuacji hetman wrócił i Janek ambitnie hetman D5 nie pozwala tutaj czarnym na to, żeby zagrać teraz F6, a jak odejdzie wieża, no to oczywiście zbijamy gońca. Giri z tego wybrnął bardzo ładnie, dlatego że zagrał hetmanem i goniec wrócił na E3. Oczywiście nie możemy zagrać w ten sposób, bo tutaj jest opcja zbicia wieży za moment. Jeżeli teraz na przykład król by uciekł na F1, no to taki ruch w ogóle się nie chce grać, bo tu jeszcze można szybko przegrać. No nie można też zagrać król E1, bo jest bicie z szachem wieży, więc naturalnym jest, że Janek wrócił gońcem i dzięki temu tutaj czarne nie musiały się martwić o to związanie. Jest szach na B2, król G3, hetman B5, wieża D1, no i panowie wymienili hetmany. I teraz czarne muszą uważać, bo jeżeli nastąpi ruch na przykład pionkiem, to jest goniec B6 i w tym momencie mogą czarne przegrać pozycję. Więc król F8, czyli podejście tutaj do wieży, żeby się uwolnić od związania. Nastąpiło bicie pionka, pozycja jest równa, różnopolowe gońce. Król E8, wieża G5. I tutaj Giri zagrał dosyć ciekawie, bo zwykłe zagranie G6 jest naturalną rzeczą i każdy z nas pewnie by taki ruch wykonał i to by był dobry ruch. Jednak Giri postanowił zagrać wieża A8, co jest ciekawe. Poszło zagranie goniec E3, co jeszcze może nie jest jakieś wybitnie dziwne. Teraz oczywiście G6 jest jak najbardziej okej, ale Giri zagrał wieżą A6. No to jest chyba prosta sprawa, bo Janek wybił pionka, nastąpił szach, wymiana i panowie tu po kilku ruchach zgodzili się na remis. Pionek więcej przy różnobarwnych gońcach, gdzie nie ma poszarpanej struktury, czy jakichś oddalonych pionków gdzieś na skraju szachownicy, kończy się tutaj zawsze remisem, więc no, panowie na tym poziomie to wiedzą, zaufali sobie, zremisowali i tyle w temacie. Moi drodzy, remis myślę, że to jest dobry wynik, mimo że białymi, no to zawsze pierwsze rundy są takie stresujące, a Anish Giri jest przecież bardzo dobrym zawodnikiem. Trzymamy kciuki za Jana Krzysztofa Dudę w tym turnieju. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć.